18 maja w gminie Łękawice odbył się turniej wiosek, który został zorganizowany w ramach projektu pod nazwą Pogłębianie współpracy polsko-słowackiej Łękawica-Wawrecka 2013. Była to międzynarodowa majówka, w której uczestniczyli również goście ze Słowacji. W tym dniu zostały rozegrane konkursy sportowe między sołectwami, a na scenie amfiteatru zaprezentowały się zespoły z Polski i Słowacji. Majówka się odbywa połączona z turniejem wiosek. Jest atmosfera rywalizacji, jest pogoda, są emocje. Myślę, że tak powinno być, tak powinno się rozpoczynać w sumie lato. A maj to taki miesiąc, który bardzo łączy się z historią Łękawicy. 18 maja 1991 roku była pierwsza sesja Rady Gminy Łękawica po przywróceniu. I myślę, że maj wpisał się w pejzaż życia i historycznego, i publicznego w taki właśnie dobry sposób. Oprócz konkursów sportowych, takich jak bieg w worku czy bieg farmera, mieszkańcy gminy brali udział w przeróżnych zabawach na czas z piłką, napojami i balonami. Praca jest już od 2004 roku i my też dużo cieszymy dlatego, lebo to nie jest len takie oficjalne, ale współpraca je aj prerastla do priateľstva. Dużo ludzi od nas i od was sa našli ako priatelia a veľa sme si pomohli v rámci kultúry. Určite nám veľmi pomôže aj toto. Máme tento gospelový súbor a jednoducho peniaze chýbajú vždy a na všetko a hlavne v kultúre. Tento rok vás budeme pozývať na Svontu Annu. U nás je tež duža uročistoč 2 dní a títo gospeláci, táto hudobná skupina tam vlastne bude vystupovať na amfiteátru a dúfam, že dovtedy docvičia a budú zase o kus lepší aj vďaka tomu, že dostali tie inštrumenty. Myślę tak, że dzisiejsza wolna sobota, pogoda, zespół Baciary, to są wszystkie te atrybuty, które pozwolą zgromadzić się tutaj dużej ilości mieszkańców i pocieszyć się, bo przecież na tym to polega, po to jest ta impreza organizowana.